szlachetny, ideowy, zdeterminowany w walce do końca. Przez 8,5 roku prowadził walkę najpierw z okupantem niemieckim, a później z okupantem sowieckim. Podpułkownik Łukasz Ciepliński, ostatni przywódca Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Pułkownik Łukasz Ciepliński bronił Polski przed niemiecką napaścią we wrześniu 1939 roku. To prezes 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, torturowany i zamordowany przez komunistów. Podpułkownik Łukasz Ciepliński jest dla mnie najpiękniejszą postacią z żołnierzy walczących o niepodległość po 1945 roku. Wziął udział w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku, odznaczając się niezwykłym bohaterstwem, za co został uhonorowany orderem Virtuti Militari. Między innymi brał udział w bitwach nad Bzurą. Z niewielkiego działka zniszczył 6 pojazdów bojowych Niemców, za co sam generał Tadeusz Kutrzeba odznaczył go krzyżem Virtuti Militari. Ponieważ tych krzyży na polu walki nie było, w związku z tym generał Kutrzeba zdjął swój własny medal i udekorował Cieplińskiego. Podczas II wojny światowej stał na czele obwodu ZWZ-AK Rzeszów. Następnie inspektoratu ZWZ-AK Rzeszów. Właściwie cały okres okupacji to można przypisać jako ciąg wielkich takich zasług działalności bojowej i wywiadowczej, łącznie z udziałem jego ludzi w akcji rozpoznawania V1 i V2 niemieckiej broni balistycznej. W 1945 roku znalazł się, tak jak bardzo wielu żołnierzy z podziemia, w sytuacji, że czekało go aresztowanie, czekała go wywózka na Sybir albo kazamaty bezpieki. Zdecydował się walczyć dalej, podejmując udział w działaniach konspiracji, która wtedy przybiera nazwę Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Po aresztowaniu Franciszka Niepokulczyckiego wybrano kolejnego prezesa Zarządu Głównego WiN, którego bardzo szybko aresztowano, bo już 5 stycznia 1947 roku i 5 dni później odbyła się konferencja w Krakowie, na której podjęto decyzję, że Zrzeszenie będzie kontynuowało swoją działalność. I wówczas na prezesa wybrano Łukasza Cieplińskiego. Widzi, że kolejne zarządy zostają zlikwidowane przez UB. Pomimo tego przyjmuje na początku 1947 roku rolę przywódcy WiN-u. Pełnił tę funkcję aż do końca 1947 roku, kiedy został aresztowany przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Ciepliński kładł nacisk nie tyle na budowanie struktur wojskowych, bo wiedział, że to nie ma wielkich szans na walkę zbrojną, co na opór w dłuższej perspektywie czasu. Mówi się, że to był najbardziej heroiczny okres w działalności Zrzeszenia, ponieważ ta pętla wokół działaczy WiN-u coraz bardziej się zaciskała. I zaciskała się wokół samego Cieplińskiego, który zmieniał miejsca pobytu, aż w końcu funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego trafili na jego ślad w Zabrzu. Odbyło się niezwykle brutalne śledztwo po aresztowaniu Cieplińskiego, jego towarzyszy. On został osadzony w więzieniu, które cieszyło się niesławą w całej Polsce, czyli w więzieniu na warszawskim Mokotowie. Zostaje w ostatnim procesie WiN-u skazany w 50 roku na karę śmierci. Przed tym, jak został zamordowany, zdecydował się włożyć do ust cudowny medalik z wizerunkiem Matki Bożej. To będzie właśnie ten znak, po którym będzie można go rozpoznać. I ta kara śmierci jest wykonana 1 marca 1951 roku. Zostaje zaszczelony strzałem w tył głowy. Niestety do dzisiaj nie odnaleźliśmy mogiły pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Został uhonorowany w ten sposób, że data jego egzekucji oraz pozostałych członków kierownictwa WiN jest dzisiaj obchodzona w całej Polsce jako dzień tzw. żołnierzy wyklętych, czyli żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy walczyli po 1945 roku o Polskę wolną i suwerenną.